Dzisiaj mamy piątek, czyli przygotowanie Żydów do największego święta, czyli szabatu. Przejdziemy właśnie do koszernego sklepu, aby pokazać Wam żydowskie potrawy. Nie wiem, czy wiecie, ale kolacje zaczyna się od rwania chałki i maczania jej w soli. A propos chałki, później zabiorę Was do piekarni Wiźniec, jednej z najważniejszych symboli miasta. Po modlitwie i spożyciu chałki na stole pojawia się karp po żydowsku. I tutaj taka ciekawostka, karp nie bez powodu zrobiony jest z mięsa rybiego mielonego, bowiem według prawa żydowskiego zabronione jest oddzielanie, nazwijmy to, złego od dobrego, czyli nie można wyjmować ości z ryby, dlatego też mieląc mięso pozbywają się tego problemu. Po rybie serwowana jest zupa warzywna z kulkami z macy. Następnie można już podać mięso. No i znowu, drób nie do końca jest mięsem. Na przykład pieczony kurczak przeznaczony jest tylko i wyłącznie na szabatową wieczerzę. Jak widzicie, kolacja jest bardzo duża, dlatego zazwyczaj w piątki je się bardzo mało, aby właśnie podczas wieczornej kolacji móc delektować się smakołykami. Nie bez powodu zatrzymałam się na stoisku z żelkami, bowiem jeszcze do niedawna ultraortodoksyjni Żydzi mogli sobie o nich tylko pomarzyć, a to z tego względu, że były wykonane z żelatyny zwierzęcej, która jest niekoszerna. Od jakiegoś czasu żelki wykonywane są z żelatyny rybnej. Według mistycznej tradycji w czasie szabatu dostaje się dodatkową duszę, a legenda mówi, że wszystkie kalorie dzielą się na pół, dlatego też można jeść, ile się chce. זה האוכל של שבת. רואה? זה בשר, בתפוחי אדמה, וזה שוכב לילה. צ'ולנד. בדיוק, צ'ולנד. את מכירה צ'ולנד? בטח, עשיתי סרטון על זה. באמת? על הצ'ולנד? בטח. הכי הרבה עוקפים. על הצ'ולנד? בטח. A teraz jedziemy już pokazać Wam najsłynniejszą piekarnię Wiźniec, która specjalizuje się w wypieku chałek. W piątki są takie korki, które sprawiają, że chce się po prostu pokutować. A kolejka do słynnej piekarni podobno jest nie do zniesienia, jak przylegająca kurtka do ciała w upalny dzień. Została założona przez zmarłego już Jehudę Cohena, ocalałego z Holokaustu, który będąc w getcie zaznał wiele dni głodu i niedoborów i przybywając do Izraela postanowił nakarmić Żydów chlebem. Piekarnia Wiźniec działa od ponad 70 lat. Znajduje się w bocznej uliczce wewnątrz rozpadającego się budynku przemysłowego i to jest właściwie jeden z jej uroków. Skromność i prostota. Kolejna cdaka na datki. Wszystkie chałki są wegańskie, nie używa się jajek, a sezam nakleja się specjalną techniką, używając tylko wody. Wow, zobaczcie, jakie rozmiary. Extra, extra large. זה חלות של הרבנים, של הרבנים, תראי. וואו. תורצי, יקי. יקי רוזמיאר. וזה החלות הרגילות, תראי. ישר, תשתתי ישר. וואו, וואו. זה רותח. ועכשיו יצא מהתנור, וזה אנשים הופכים לשבת, כזאת חלה. ככה היא נראית. בלכס?
Smak chałki rozprzestrzeniał się szeroko i chociaż dziś chałki z Wiśnicy są wysyłane i sprzedawane do wszystkich zakątków kraju, nie ma to jak zabrać chałkę bezpośrednio z pieca. Podobno wbrew intuicji bardziej zarumienione, prawie przypalone chałki są najbardziej chrupiące i najsmaczniejsze, a do tego dłużej są świeże. Kasa, nawiasem mówiąc, jest w małej budce przy wejściu i opiera się głównie na zaufaniu. Deklarujesz, ile chałek wziąłeś i odpowiednio płacisz.